A zatem yo, cześć! Mano wam wszystkim z tej strony, Hunter. Witam was w kolejnym odcinku. Zagrajmy w The Outer Worlds. dobra, wracamy sobie do naszego słończykowego miasta. Supa, kosmoluba i jeszcze tak dalej. Zobaczmy sobie może te, co mamy, poszukiwanie, kolejna nagroda, morderstwo, szanowni pracownicy, podżeganie do buntu, nic ciekawego. Szukam czegoś, bo często najczęściej, znaczy na przykład w takim rage'u dwójce, to fajne to właśnie było, że w zasadzie jak były takie właśnie jakieś tam gończe listy, no to one tam były właśnie jakoś w śmieszną fabułę na przykład ubraną, że nie wiem, że gość na przykład próbował posuwać manekiny na przykład czy chociażby coś w tym rodzaju. Co mamy tutaj? Pana medyka, może coś się od niego ciekawego dowiemy, skoro też mamy w sumie profesję medyka. Please don't touch anything. Your hands are probably crawling with germs. Physical hygiene recapitulates moral hygiene. Cleanliness is next to lawfulness. No, thank you. That's quite all right. I've seen enough body parts in my line of work. I'm Conrad. You will report to me if your hair fails to meet Spacer's Choice aesthetic standards. You will also report to me in the event of your death, whereupon I will clean and prepare your remains for interment. Boże, ale gość ma jakąś manię na temat mycia się. On może z tym... Kurczę, jak to się nazywało? Tak, co mają fobię przed zarazkami. A, nie pamiętam. Ten jeden z Mam Talent chyba miał... A, dobra, nieważne. Może on coś wie. A ship? Dear me. You seem to have lost the ability to distinguish between reality and fantasy. This is what happens when you let your imagination run wild. I don't approve of fantasizing. It's a dreadful habit, corrosive to the mental faculties. You ought to let the vicar take a look inside your head. Pastora, Vicar Maximilian, our man from the OSI. Here to spread the message of scientism, like a soothing balm upon a feverish head. Or so you'd expect. You'll find him in our local church, probably neglecting his duties. O, a to jest w ogóle ten koleś. Dobra. Ah, gravesite fees. Silas and I had talked about this at length. I thought I'd made it clear my pecuniary situation precludes the necessary restitutions. As broke as pie crust, friend. Bitless, indigent, destitute. I simply cannot afford it. I am a blemish on the prosperity of our fair settlement. When I expire, I expect Silas to toss my body into a ditch. No nie ma o sobie zbyt dużego mniemania. Thank you, no. I despise the cereals. Tell Silas I can't afford to pay. And that I fully expect to have my medical rights revoked for this dereliction. With my apologies. Some time ago, I fell ill with the plague. By the grace of the law, and through my own hard work, I'd proven worthy of treatment. Frankly, I don't imagine I'll earn that right a second time. The barber work hasn't been profitable, you see.
I've had to keep this old place running with my own savings. Okay. That's how not a bad idea. But I'd need some kind of collateral. My pair of lucky clippers. No, that won't do. Your idea intrigues me, but I'm afraid I don't have anything to give Silas. I'm open to suggestions. Much obliged. Że ten naszyjnik tutaj. Tak, tu mamy. Zwłoki. Konradzie, recepcjonista się zastrzelił. To tragedia. Spółka Xmolob uzna to zresztą słusznie za zniszczenie jej mienia. Eugen był zasobem, ktoś musiał zapłacić za jego ciało. Wpadniemy w ruinę, dlatego zastanawiam się nad sprzedażą jego uzębienia. Kurwa, Eugen. Ja pierdolę, Eugene miał pełen zestaw złotych zębów przekazywanych z pokolenia na pokolenie niczym klejnoty rodzinne. Co ja powiedziałem? Eugen, kurwa? Nie wiem. Zajmiesz się go ciałem, tak? Pogrzeb trochę i wyciągnij zęby. Sprzedamy je pokryjomu, a za te bity uiścimy opłatę za ciało. Nikt się nie skapnie. Co sądzisz? Nie odpisuj w ogóle się do mnie. Nie odzywaj, po prostu następnym razem, gdy mnie zobaczysz, daj mi znak. Unieś brwi. To może te uzębienie? O, jakaś sina była. Co my tu mamy? Grobowa sprawa. Co możemy powiedzieć? Będą się znaleźć notkę od że może zawarte w niej pomogą ci nakłonić do uiszczenia opłat. What can I do for you? Perswazja. You know about Eugene? How? Then, you know Phyllis suggested selling off Eugene's gold teeth. I didn't approve of the idea then, and I don't approve of it now. Eugene's golden teeth were a family heirloom, representing three generations of poor dental hygiene. He took them to his grave. No, myślę, że nie będzie brakować. That's unthinkable. Eugene's body and all rare earth minerals contained therein are solely the property of Spacer's Choice. Yes, I can't ask Silas to dig up a man's body and pry a few teeth loose from his jaw just to pay my bills. Can I? Dokładnie. The good Vicar Maximilian and I have never quite seen eye to eye, but your point is well taken. Here you are. Gravesite papers affixed with my signature and an IOU. Dobra, no i subcio. Jednego mamy załatwionego od opłat. Ojej, czuć jakieś siny. Porządny, co tu mamy? Kolejne jakieś rzeczy. Karta ciepowa. Kayla, czyli tutaj pewnie są takie jak ten. Sorki, musiałem psiknąć. Nie wiem, czy to było słychać, bo czasem mi się jebie mikrofon, że się nie wycisza. Nie wiadomo dlaczego. Jeżeli było to słychać, to przepraszam. Tak. Te widzę karty od ciepła, to pewnie będą jakieś takie jak jakieś karty z FIFA czy czegoś. Chory mieszkanie, nie? No takich właśnie bez imienia to nic się nie dowiem. Chorowalnia. Nie no, wygląda to dosyć świetnie. Od tego mogę już wziąć z niego itemy. Thank you.
A, ona do tych pszczurków strzela. Okej. Spoko. To nie są wściekłe pszczury, no to o co chodzi? Patrzę jeszcze tutaj, jeszcze mogę tak legitnie sobie wziąć. To jest też chory mieszkaniec. A właśnie, a gdzie są ci goście? To opłat tutaj są. A on tak jak się męczy z tymi pszczurami. Yes, Mr. Thompson. I'm fine, Mr. Thompson. Never been healthier. Well, did Mr. Thompson send you? Well, you tell Mr. Thompson I'll be right at my post tomorrow. Bright and early tomorrow, because I'm definitely not plagued. As spry as a spring chicken. That's old Abernathy. No nie wygląda mi na zbytnio zdrowego. You some sort of wandering alienist? Walking into a man's own domicile, pestering him about his mental state? What? No. I mean, I might be. That depends on who's asking. Silas knows, doesn't he? That's why he sent you. That's why he wants me to pay up. He knows. Sounds like he's already told you. You may as well hear it from me. I'm dying. I'm not long for this world. The date of my expiration is fast approaching. And soon I shall be ushered through the great cannery in the skies. It's plague. Has to be. Silas knows. He knows I got one foot in my grave, and now he wants to charge me for the other one. Kurwa, no taki stanuszek widzę specyficzny. I am? Lord, help me. Paranoia is one of the plague's known symptoms. I'll pay your fees. I don't want any trouble from Silas. But if you could see a way to freelancing for me, I could really use the help. No. There's a cache of anthracillin tucked away in the old community center. Powerful stuff. Stronger than what we got, anyway. I need you to break in, nab that medicine, and bring it back to me. Da się zrobić. You oblige me with your haste. I think I feel the plague spreading. Oh, law, it's in my spleen now. I can feel it. Jezus Maria. Just keep your head down when you're in there. Marauders have taken over. Probably tracking mud all over the archives. I know that, but I got nobody else to turn to. Reed would have wrote me up. Constable would have locked me up and wrote me up. Could have gone to see the good vicar, but I never did find my courage. Dobra. Okej. Czyli mamy jakiś quest w teatrze, żeby pozabijać parę maruderów dla dziedziusia. Może tym się zajmiemy właśnie. W zasadzie nie mam za bardzo pomysłu, czy moglibyśmy w tym odcinku się zająć, a raczej nie chcę, żeby to jednak był You're odcinek. Making a mistake working for Abernathy. Excuse me. I'm Esther Blaine, Spacer's Choice Actuary. I overheard your talk with Abernathy. I hope you're not thinking about getting him that medicine. Abernathy is a well-known hypochondriac. Anthracillin is wasted on him. You're better off selling it to me instead. No, gościu wygląda jakby miał, no, faktycznie wykitować już jutro. All I'm saying is Abernathy's worked in this town longer than some of us been alive. How do I put this gently?
He's got a lot of cobwebs up in his attic. I probably shouldn't tell you. Don't want you implicated for what I'm trying to do. I'm doing right by the town, I'll tell you that much. You bring me that medicine, and I'll see that it goes to the right people. Mitel brzmi na handlarza narkotyków. That's all I can ask of you. Jak na moje. I trochę nie wiem, czy chcę jakby... Nie wiem, w sensie może ten gościu wygląda jakby był jakimś... No, paranoikiem, czy tam hipochondrykiem, nie wiem. I don't want you near me. Don't worry, I wouldn't do that to you. Ale jednak to jest raczej osoba starsza i raczej chyba nie powinno się go tak po prostu olać i sprzedać jego leki, które on potrzebuje na jakiejś losowej kobiecie, która mówi, że ona zadba o te leki. Jakoś tak coś mi się tu nie podoba. Coś mi gównem śmierdzi. Jeżeli miałbym być szczery. No to tak, myślę, że dalej w technologię walnimy. Chwilę, ja tu mogę. Cofnij wszystko tak, żeby było 39, bo dostajemy plus 1 za młodszą technik medyczną. To żeby to było właśnie te 40, nie? Bo to myślę raczej starszy. Tutaj widzę już, że rozmowa perswazyjna już by się przydała, ale niestety nie było jej. A może byśmy się o niej coś dowiedzieli. Kolejne dwa punkty, żeby to było 30. No, czyli tak właśnie chcę bardziej, żeby były takie większe, jakby takie liczby, bardziej takie, nie wiem jak to powiedzieć, no takie ładniejsze w sumie liczby, bo jakbyśmy znaleźli na przykład, nie wiem, coś plus 10, a raczej chyba są takie statystyki, myślę, niż, nie wiem, niż jakieś, nie wiem, plus, nie wiem, 13, dajmy na to, to ten, to... jakoś tak mi się podoba, żeby tak było. No i nie wiem, no i może jeszcze więcej w rozmowę, bo faktycznie by się to przydało, chyba że w te hakowanie nie jestem do końca pewien. A, no więcej w rozmowę, dobra. Tyle myślę, zastosuj. Tak jest. A tutaj nie ma, bo nie jest to parzysty level. No i co? I to jest to długie jutro, tak? To jest w ogóle jako zadanie poboczne. Czyli takie chyba większe, tak? No to cóż, co można by tu było jeszcze zrobić? Możemy pogadać jeszcze chyba z tym pastorem tutaj. I potem prawdopodobnie pójdziemy do... tego... Hey there, Mary. Don't see you around here too often. Oh, I just came to talk to the vicar is all. None of us are above confessional. Dobra, mamy tu pastora, Max. Yes, what is it? You're an outsider. Fantastic. Vicar Maximilian de Soto at your service. Or Vicar Max, if you're the sort who prefers brevity. I so rarely get new people to talk to. Name your poison, anything at all. Spiritual counseling, this season's tossball predictions, the quickest way out of town. Not to put too fine a point on it, but your choice of wardrobe is not precisely common hereabouts. Also, you lack the distinctive worker gaze. Usually either a deadening behind the eyes, or in some rare cases, a wild-eyed frenzy, like a trapped animal. Bardzo... taki... widzę...
zna się na ludziach. Jak... tusz pasterza? Oh, nothing could be further from the truth. I'm simply bemoaning the level of spiritual awareness in this town. Czyli nie są zbyt religijni, czy co? No, I am not. Though there is something to your accusation. It is wrong for me to succumb to distress. I must double my efforts to elevate my flock. These are good, hard-working people here. Okay. Mechanical tomfoolery is well out of my purview. I suggest you take such matters to Mr. Thompson in the cannery. Oh, and a word of warning. If you're considering wandering around outside the safety of the town, you'd best be cautious. Marauders are about. Though if you are planning on venturing outside, I do have a proposition that may interest you. One of the reasons I transferred here was to fulfill my duty in hunting down banned heretical texts. I happen to know such a book is, as we speak, tainting a collector's library in Emerald Vale. However, the collector's residence lies outside the town's walls. My retrieval efforts have been thwarted by marauders who have overrun the property. Should you fare better than me, I'd pay a handsome sum for the book. So you'll consider it. I do appreciate you hearing me out, and your discretion. It's a handwritten journal, a faded blue cover with the name M. Bakonu handwritten in the lower corner. I'll mark where I saw it on your map. Assuming you're serious? Oh, mamy tę księgę? Oh. Wonderful. This is fantastic. Well worth all the sacrifices I... Wait. What the fuck is this? Is this French? I can't fucking read French. Ja pierdolę. It's a law-forsaken joke is what it is. French. Ha! I was so high and mighty, preaching to the yokels about following the plan, while fighting it at every turn. Co? I've spent my life searching for the keys to unlocking the secrets of the universal equation that underlies the plan. I had hoped this book held some of those answers. I became so desperate, I even got myself assigned to this plague-ridden backwater to find the damn thing. All the time and suffering I've spent. Wasted. Please, those dolts. Nothing could be more excruciating than discussing the true nature of reality with people who have no interest beyond their next Aetherwave program. But that's neither here nor there. What I need to do now is to find a translator, obviously. But to do that, I'll first need to secure transport. You have a ship. Perhaps I could make myself of use to your crew. Certainly. I already gave you most of my money, but I can offer you free spiritual counseling, and I'd be happy to watch your back. I'm pretty handy with a tossball stick, or any blunt instrument, really. I'm also a passable gun hand, if it comes to that. I can usually talk my way out of conflict, though. Oh, I'm fairly competent at hacking computers as well. Wojowniczy pastor haker.
kurwa, ty koleś jest zajebisty. Well, understanding computers is, though I admit I took it further than most. And I was quite the 32nd back during my seminary days. Left many an opponent bleeding on the field. Nie, jak dla mnie pastor 100%. Fantastic. Let me get my things in order and I'll catch up with you. I shall see you on the ship, Captain, whenever you're ready to leave Emerald Vale. No to nieźle. Przez przypadek znalazłem dla niego jakąś książkę. Nie wiem kiedy, chyba to był ten safe. Taki w tej jaskini. No i spoko, od razu czwarty level, a tutaj wszystko w ogóle zajebiście. Więcej w rozmowę. Zdecydowanie 20 punktów i technologia do 50 z tym kombanizonem. I jeden do broni dystansowej. Pyk. Do rozmowy w walce. Uda ci się odblokować umiejętność rozmowy w walce. Zaatakowanie odpowiedniego rodzaju celu spowoduje jego automatyczne osłabienie. Chwila, co? Przerażnik, gdy pierwszy masz... Aha, że mogę go przerażnić. O, to spoko. Szybkość wskaźnika. Aha. To jest w ogóle strasznie przydatne. To spowolnienie czasu. Ostatnio zauważyłem. Okej, okay, to ten bez towarzyszy. O, więcej HP. Szybciej martwi. W sumie. No bo co tu mi się jeszcze podoba? To jest fajne. To jest spoko, skoro wiem, że to już HP. Czy to wytrzymałeś, to jest HP po prostu. Co to jeszcze jest? Kurczę, no to bym wziął. Bo to spowolnienie jest strasznie takie, no mówię, OP dosyć na tym wysokim poziomie trudności. Także myślę, że to raczej. Dobra. Czyli mamy co? A to już mi się zrobiło. To tam jakieś gówna znowu w tym dzienniku. No to co? Jeszcze raz. Dziennik. Co my mamy do roboty? Możemy tak. Znowu ściągać dalej opłaty. Możemy iść do... Znaleźć ten regulator. Czyli możemy iść do tego gościa. Tego... Co tym... Miastem zarządza. I możemy znaleźć ten zapas leków. Jeszcze to są te palce. Okej. Okay. Dobra, jak to wygląda? Myślę, że nie będziemy zgadać z tym gościem, bo cały odcinek będzie skupiony na gadaniu. Ja bym sobie dał długie jutro, zaznaczył. I pójdziemy sobie tam do tego teatru. Mówię, żeby jakoś zróżnicować odcinek, a nie tylko gadanie, sranie, opoznanie. Where am I? Tu jestem, z tej strony. A gdzie muszę iść? Tutaj. Okej, okay, dobra. Zobaczmy sobie, co tu może jest. Vic Miller. Jest już tu warsztatowy. Tym majsterkowiczem mogę sobie to ulepszyć? Mogę. Obrzyna też w zasadzie mogę sobie ulepszyć. Wszystko w sumie mogę. A to... To jest zabity, tak? Bloker do ciepa, pistolet. A to w sumie myślę, że bym sobie to ulepszył. I na przykład jeszcze raz. Teraz trochę obrzynka. A to nie jest zbyt drogie.
Tak, po dwa ulepszenia na wszystko. Majsterkowicz pancerz. Szczerze to bardzo bym chciał, żeby ulepszył się ten pancerz, ale on się... ale coś nie widzę, jakiejś wielkiej zmiany. Dobra, zrobimy test. Jeżeli zmajsterkuję go i nie będzie potem znowu, że jeden więcej pancerza, to wziąłem tylko pieniądze. A, 0,30. Mhm. Dobra, to się nie opłaca za bardzo w sumie. Łącznika obejściowe, to jest ten wielki parking, tak? Tutaj są jakieś automaty. Tutaj są, panie, jakieś wypalarki plazmowe. Jakaś czajna, granatnik. Działo wstrząsowe. O, panie. Dobra. O, teraz mogę podróżować do lokacji. No to fajnie. Okej. Okay. Krążmy sobie to miasto. Nie, to jest jakaś tutaj droga. Ja może od razu biorę giwerę do łapy, bo nigdy nie wiadomo, czy to nie będzie jakiś fagasów do rozwalenia. Tu jakiś wulkan. Ciekawostka. O, złomowisko. Zwiedzony wartownik mechaniczny. Nie. Ja tu nie chcę z nim gadać. Może później. No, malutkie pszczurki. Idziemy do tego teatru jebanego. Są maruderzy, chuligani waleni. Czy tylko chciałem tu zobaczyć? No, dwa amunicji. Worf. Co tu mamy? Strażnik, chuligan. O kurde, no przydałoby się, żeby ten chuligan wrócił w tamto miejsce, chyba że ten wybuchnie. Dobra, nie opłaciło się. Oj, to chyba umieranko jest. Jeszcze jeden buch. Oj, rany. No tak myślałem, że tutaj tak wyglądać to będzie. Ajajaj. Ciężko, powiem wam, jest na tym wysokim. No rany tutaj dopiero. O, pań. Dobra, to szybko. TT, ulepszonka do rewolweru. Sobie dam. Nawet więcej w sumie zmajsterkuję to. Nie modyfikacji, tylko majsterkowicz. Bang, bang. Bang. Subcio. Chyba, że może jakąś broń kupić. To my to mamy. No mamy ten karabin szturmowy. Tam jest sztucera. Paralizator. Obrzyń. Ten rewolwer. Ciało wstrząsowe. Pojemność energetyczna. Czy mam tej energetycznej? Mało. Jakieś w ogóle modyfikacje pancerza. Specjalne ogłuszenie. No tak średnio bym powiedział, tak średnio.
Dobra, może krótka teraz pauza, ja tam pójdę do tych znowu maruderów i zobaczymy, jak teraz się z nimi powalczy. To zaraz wracamy. Okej, jesteśmy już w trakcie walki. Sobie. Ojej. Dam teraz buffa do pancerza, bo tak sobie dałem do mojego inhalatora, żeby dostawać właśnie buffa do pancerza. I ewidentnie mam bardzo mały pancerz. Bo jak jest ten buff, to oni zdecydowanie robią mniej obrażeń. I dobrze, że nie kupiłem tego karabinu szturmowego, bo bym stracił tylko pieniądze. Naprawa przedmiotów. A co, jakieś coś mam zepsutego? A to mam taki mniejszy stan. Dobra, zamienimy sobie ten karabin. No bo jest po prostu lepszy. Okej, okay, tu na szczęście udało mi się rozpocząć tę walkę przez... wybuch tego, tej beczki, lepszy był wybuch, bo zabił paru typków. No i co my tu mamy? Wszystkie są takie same, ja tylko znalazłem lepszy pancerz chyba, co widziałem. O. Teraz wyglądam ewidentnie jak maruder. Da się w ogóle wyłączyć ten hełm w sumie? Bo wygląda jak gówno. No i od razu wizualnie widać, że mamy inne rękawice. O, panie. Dowódca. Dobra, dowódca zdech. Szybki F5. Halo, F5. Kucha. 5C, proszę. Gro, nie wkurwiaj mnie. A! Dobra, mamy to. Pyk, rozwaleni. Razem z walnem pucha. Okej. Dobra, załatwieni. O, rany. Ten to w ogóle miał jakiś powalony pancerz. Teraz tego zobaczymy. Ten karabin plazmowy. Jezu, ile rzeczy. A ja dopiero nawet nie dotarłem jeszcze do tego teatru. Ciekawostka. Dobra, zobaczmy. Co my tu mamy? Pancerz 16. Ukrywanie się minus 5. I jakiś zajebisty hełm. Typu ciężkiego. Ja myślę, że w sumie ten pancerz cięższy będzie lepszy. No, teraz to wygląda mocarnie. Nie powiem, że nie. Ale na pewno właśnie chcę mieć większy armor, żeby zobaczyć, czy to jednak zadziała. Czy nie. O kurczę. Co my tu mamy? Chociaż w sumie niedługo trzeba będzie kończyć ten odcinek, więc myślę, że rozwalmy tych gości. Zwalimy tych gości. I zakończymy odcinek. Okej. Jedynie pistolet. No i subcio. Jakieś te, prowizorka, w ogóle wszystko co oni mają, biorę,
żeby potem ewentualnie sprzedać. Tak to mniej więcej wygląda, jak się gra na wysokim. Więc dopiero jak grał na tym stroju. Dobra, zobaczmy, co my tu jeszcze mamy. Znaliśmy ten strój inny jakiś. Znowu maska. Średni technologia. O! A to jest super pancerz. Bierzemy go. Idealnie pasuje do mojej postaci. Dobra. Super. W ogóle chyba tego nie mówiłem, ale ta postać moja wydaje się taka ciemniejsza niż jak ją robiłem, szczerze powiedziawszy. Chyba że to jakieś takie światło tutaj w tym menu jest gorsze, ale tak mi się jakoś wydaje. No. Cóż, ale do już teatru wejdziemy sobie w następnym odcinku. Ja się tu z wami będę żegnał. Mam nadzieję, że nie znudziliście się tym gadaniem z NPC-tami, ale no czasem tak wygląda, że są takie sekwencje The Outer Worlds, a szczególnie później, kiedy no w sumie cała będzie... albo nie będę nic mówił. Jeżeli się podobał odcinek, to zostawcie łapkę w górę i do zobaczenia. Bye bye.